Na Jaworskim Rynku po raz kolejny zawitał krwiobóz, a to za inicjatywą jaworskich strażaków. Tak, dokładnie, po raz kolejny na Jaworskim Rynku ponownie zawitał krwiobóz. Jest to kolejna z naszych akcji krwiodawstwa, a tym razem ostatnia akcja krwiodawstwa w tym roku, ale zapewniamy, że już w przyszłym jest już ustalony kalendarz, będziemy to kontynuować. Dzisiaj, mimo nieprzyjemnej pogody, mimo zimna, krwiodawcy dopisali. Łącznie zarejestrowaliśmy około 40 osób, a aktualnie trwa jeszcze dalsza rejestracja i pobór krwi. Na chwilę obecną zebraliśmy już około 10 litrów krwi. Były grupy zorganizowane, na przykład bardzo licznie tutaj dopisała dzisiaj Jaworska Komenda Policji, której bardzo dziękujemy za udział i wsparcie w tej akcji. Strażacy też również tutaj dopisali, m.in. jednostki OSP Jawor i OSP Mysłów. Nie pierwszy raz włączamy się w różnego typu akcje charytatywne. Jaworscy policjanci oraz policjanci z Komisariatu Policji w Bolkowie czynnie oddają krew. Bardzo często są honorowymi dawcami krwi, dlatego dzisiaj na ten apel zareagowaliśmy pozytywnie. Jesteśmy tutaj i oddajemy krew. Są to policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Jaworze oraz Komisariatu Policji w Bolkowie. Jest to oddanie krwi ze wskazaniem, ponieważ funkcjonariusz policji z Warszawy, podkomisarz Sławomir Sobolewski, potrzebuje pilnie krwi i tą krew właśnie dzisiaj i dla niego oddajemy. Trudno było zebrać ekipę? Nie było trudno zebrać ekipy, ponieważ tak jak powiedziałam, jest mnóstwo policjantów w naszej komendzie i w Komisariacie Policji w Bolkowie, którzy czynnie i regularnie oddają krew. Pan już chyba nie pierwszy raz na fotelu. Nie pierwszy raz. Jest bardzo przyjemnie. Polecam każdemu, kto może. Trzeba oddawać krew. Szczególnie, że jest tak bardzo potrzebna, nie można jej wyprodukować. A krwiobóz jeszcze przyjeżdża na miejsce, tutaj do nas na Jaworski Rynek, więc tylko oddawać tą krew. Za Pana przykładem pójdą też inni urzędnicy? Na pewno, już wiele osób oddaje, ale myślę, że kogoś może zachęcę. Ktoś kiedyś mnie zachęcił, więc ja może dzisiaj kogoś. Na końcu czekoladę można dostać, plecak piękny, uśmiech od całego personelu, bezpieczeństwo, pełen profesjonalizm, pełna obsługa. W przyszłym roku możemy liczyć znowu na taką akcję? Tak, jak najbardziej. W przyszłym roku możecie Państwo liczyć na kolejną naszą akcję, na kolejne nasze akcje. Tych akcji będzie 4 w przyszłym roku, 2022, a pierwsza już 20 marca, także na Jaworskim Rynku.